Fritz Haber urodził się w jednej z najstarszych rodzin hasyckich Żydów w Breslau. Był to dzień 9 grudnia 1868 roku, a dla jego rodziców było to przede wszystkim ukoronowanie ich wielkiej miłości. Był to też długo wyczekiwany dzień spełnienia marzenia, jakim było posiadanie dziecka. Ale niestety przerodził się on w tragedię, gdy okazało się, że wskutek powikłań poporodowych matka Habera zmarła. Opieką nad przyszłym naukowcem zajęła się wtedy siostra ojca Ida, a sam ojciec prawdopodobnie obarczał swojego syna o śmierć żony i przez to nie znajdował czasu, by poświęcić go Fritzowi. Wiadome jest przecież, że nie można obarczyć dziecka o śmierć matki, ale na pewno to wydarzenie odcisnęło spore piętno na życiu Habera, który zaczął być miotany jakby przez dwie różne siły, dobra i zła, i nie mógł w końcu wybrać, czy stoi po jednej, czy po drugiej stronie. Historia rodziny Haber rozpoczyna się w Kępnie, niewielkim miasteczku położonym około 60 km na wschód od Wrocławia, w którym znajdowała się duża grupa społeczności żydowskiej. I to właśnie tutaj na świat przyszedł w roku 1780 Pinkus Haber. I tak samo tutaj w roku 1828 umiera. A w swoim życiu ożenił się z kobietą o imieniu Louis, z którą miał czterech synów. W roku 1812, gdy król Fryderyk Wilhelm wydał edykt emancypacyjny zrównujący społeczność żydowską prawami z resztą obywateli Prus, tak samo jak jego bracia w wierze, dołączył do armii pruskiej i brał udział w wojnach napoleońskich lat 1812-1814. Prawdopodobnie wtedy też ogarnął go niemiecko-żydowski patriotyzm, któremu był wierny i cieszył się z tego, że dzięki właśnie edyktowi emancypacyjnemu będzie mógł uważać się za stuprocentowego Niemca. Pinkus Haber zajmował się dystrybucją wełny, jednak niestety w tamtych czasach prawa emancypacyjne jeszcze nie obowiązywały na tych terenach i prawdopodobnie z tego powodu został zmuszony przenieść siedzibę swojego biura na Śląsk, do Wrocławia. I to właśnie tam utworzył magazyn wełny, a także główne biuro. W następnych latach on sam, jak i jego dwaj synowie, Julius i Jakob, podróżowali po świecie, kupując wełnę od kupców, a także oferując swoje towary na sprzedaż. Interesy kwitły, firma się rozrastała, powstawały nowe siedziby biura, m.in. w Brzegu. Wszystko zapowiadało się na naprawdę dobrą przyszłość dla rodziny. Po śmierci Pinkusa prowadzeniem rodzinnych interesów zajmują się dwaj najstarsi synowie. I niespodziewanie podczas jednej z wypraw handlowych do Brodów na Ukrainie w 1848 roku umiera Jakob, zostawiając swoją żonę Karolinę oraz ich szóstkę dzieci – Edwarda, Siegfrieda, Ludwika, Juliusa, Idę oraz Urlikę. Po śmierci ojca wuj dzieci pomaga bratowej w przeniesieniu praw do oddziału firmy w Brzegu na jej własność, co daje jej niezależność finansową. Karolina z dziećmi zamieszka w Brzegu. Drugie dziecko Jakoba i Karoliny, czyli Siegfried, urodził się 6 lutego 1841 roku i w dzieciństwie wychowywał się w licznym gronie rodzeństwa. Jednak gdy miał 7 lat, umarł jego ojciec, a wtedy opieką nad nim, jak i nad jego braćmi i siostrami, zajął się wuj Julius. Siegfried od razu zaprzyjaźnił się z jego synem, Hermanem. Po ukończeniu szkoły rozpoczął praktykę handlową oraz kupiecką w firmie S.E. Goldschmidt & Son w Breslau. I niewątpliwie praktyka w tejże spółce przyniosła mu bardzo wiele korzyści, była bardzo wartościowa. I gdy tylko zakończył staż, od razu otworzył swoją firmę, która zajęła się handlem, pigmentami, farbami oraz środkami farmaceutycznymi. I na początku interes szedł naprawdę świetnie, do momentu, dopóki nie zaczęło opłacać się bardziej importowanie barwników, a nie handlowanie tymi, które powstają z roślin rodzimych. Dodatkowo jeszcze doszedł fakt pojawienia się barwników syntetycznych, co ostatecznie dobiło interes Siegfrieda. Jeżeli chodzi o życie prywatne, Siegfried związał się w nim z córką swojego wuja Juliusa, czyli Paulą.
Małżeństwo Siegfrieda i jego kuzynki Pauli było zaplanowane już od najmłodszych lat ich obojga. Paula była 2 lata młodsza od Siegfrieda, ale to raczej nie była przyczyna sprzeciwu jej rodziny co do małżeństwa ze starszym kuzynem. Ostatecznie ta sytuacja doprowadziła do wielu konfliktów pomiędzy dwiema stronami. Ale mimo wszystko młodzi nie poddali się i dopięli swego. W roku 1867 pobierają się. I co się okazuje, że po ich ślubie obie strony rodziny bardzo mocno ich wspierają. Pozwala im to nawet na to, by zakupić apartament przy ulicy Świdnickiej w Breslau. W pierwszym roku po ich małżeństwie zaczynają spodziewać się dziecka. Bardzo mocno oczekują tego wydarzenia. Miało to być uwieńczenie ich miłości. I gdy Paula zachodzi w ciążę, okazuje się, że jest ona silnie zagrożona. Pojawiają się komplikacje. No ale ostatecznie 9 grudnia 1868 roku na świat przychodzi Fritz Haber, a więc owoc miłości Siegfrieda Habera i Pauli. 3 tygodnie po narodzinach dziecka Paula umiera. To wydarzenie odcisnęło silne piętno na Siegfriedzie Haberze, który przestanie ingerować w proces wychowania swego nowonarodzonego dziecka, a kwestią tą zajmą się po prostu jego kuzynki. On sam natomiast straci kontakt ze światem, zacznie przesiadywać całymi dniami w swoim biurze, które mieściło się przy ulicy Świętego Antoniego, czyli w samym sercu miasta. Otworzy firmę, która będzie zajmować się handlowaniem barwnikami, farbami, środkami farmaceutycznymi. 6 lat po śmierci swojej małżonki pozna pannę Hedwig Hamburger, piękną i utalentowaną pianistkę, z którą będzie miał 3 dzieci oraz weźmie ślub w roku 1875. Sam Siegfried Haber dokona żywota w roku 1919, zapadając na ciężką chorobę płuc. Fritz był bardzo mądrym dzieckiem i już od najmłodszych lat przejawiał bardzo duży głód na zdobywanie wiedzy. Często potrafił zaskakiwać swoje ciotki, zadając bardzo mądre pytania. A swoją naukę rozpoczął w gimnazjum przy ulicy Paradiesstrasse, dzisiejszej Worcela. Była to szkoła bardzo liberalna i otwarta na uczniów wszystkich wyznań, zarówno katolików, protestantów, jak i Żydów. Kładli bardzo duży nacisk na wrażliwe podejście do dzieci i przede wszystkim nie występowało w niej popularne w innych szkołach pruskie podejście do nauczania. W takiej szkole niewątpliwie Fritz Haber mógł czuć się szczęśliwy. Gdy Siegfried Haber ponownie się ożenił ze wspomnianą wcześniej panną Hedwig Hamburger, rodzina przeniosła się do nowego apartamentu przy placu Jana Pawła II, dawnego Königplatz. Młody Fritz potrzebował troszeczkę czasu, żeby przekonać się do swojej macochy, ale ostatecznie udało mu się znaleźć z nią wspólny język i utrzymywał bardzo dobre relacje zarówno z macochą, jak i z przyrodnimi siostrami, które pozostawały mu bliskie aż do końca życia. Fritz był bardzo inteligentnym i roztropnym młodzieńcem. Już od najmłodszych lat czytywał literaturę, interesował się poezją. Sam nawet rozpoczął pisanie wierszy, które recytował swojej macosze. A dlaczego jej? No jej z tego powodu, że ojca nie interesowały uzdolnienia i talenty swojego dziecka. Zdecydowanie większe zainteresowanie wykazywał jego wuj Hermann, który tak samo jak Fritz lubił czytać literaturę i poezję. W dorosłym życiu Fritzowi pozostał zwyczaj pisania krótkich wierszyków i fraszek, które wręczał na szczególne okazje swoim najbliższym przyjaciołom oraz rodzinie. A teraz przechadzam się ulicą, którą prawdopodobnie każdego dnia rano młody Fritz Haber uczęszczał do nowo wybranej szkoły, którą wybrał po przeprowadzce na Königplatz. Fritz zmienił szkołę, gdy miał 11 lat i wybrał gimnazjum świętej Elżbiety, które było szkołą typowo humanistyczną, a znajdowało się tuż obok kościoła protestanckiego pod wezwaniem także świętej Elżbiety. Placówka ta była pierwotnie szkołą przyklasztorną. Jej budynek był słabo oświetlony, sale kiepsko wentylowane i ogólnie klimat był o wiele bardziej surowy niż w gimnazjum świętego Jana. Mimo to Fritz zdecydował się na tę placówkę, prawdopodobnie ze względu na niewielką odległość od Königplatz, przy którym niedawno zamieszkał. Dzieci znajomych i krewnych Haberów także uczęszczały do tej szkoły. I pomimo silnych powiązań z protestantami,
to jednak spora część uczniów była pochodzenia żydowskiego. Tu także, mimo konserwatywnego podejścia do nauczania, można było spotkać się z antysemickimi uwagami ze strony nauczycieli w kierunku uczniów, jednak nie robiło to już na nich większego wrażenia. A ze względu na swój humanistyczny profil, w szkole uczono głównie języka niemieckiego, kazano czytać uczniom literaturę klasyczną, uczono ich także języka łacińskiego i greki, omawiano światy mitycznych bogów, a także polityków rzymskich i greckich, często stawiając ich za wzór godny do naśladowania, pomimo ich okrucieństwa i bezwzględności. I być może właśnie to wpłynęło na późniejszą postawę dorastającego Fritza. W późniejszych latach horyzonty Habera mocno się rozszerzyły i zaczęły wykraczać poza kręgi szkolne. Zaczął chodzić do teatru, chodzić do opery. Był także członkiem akademickiego klubu dyskusyjnego, w którym rozmawiano nie tylko o literaturze, ale poruszano także kwestie społeczne i prawne. Co najważniejsze, do tego klubu przynależeli zarówno niemieccy Żydzi, jak i niemieccy chrześcijanie. Od swojego ojca i wujka dowiedział się o dążeniach niemieckich Żydów do obejmowania wysokich stanowisk społecznych, m.in. na uczelniach czy w sądownictwie. Dowiedział się również o barierach, jakie system prawny oraz społeczeństwo stawiało wobec takich dążeń. Rodzina Haberów była religijna, jednak do synagogi nie chodziła. I w późniejszym czasie Haber będzie musiał stanąć przed poważnym problemem bycia niemieckim Żydem, a asymilacją z chrześcijańską częścią Niemców. Jednak w okresie młodości nie stanowiło to dla niego problemu, ponieważ wtedy chciał być po prostu Niemcem. Nie wiadomo, kto wzbudził tak wielkie zainteresowanie u młodego Fritza chemią. Możemy przypuszczać jednak, że jego ojciec musiał coś na ten temat wiedzieć i przekazywać swojemu dziecku, no chociażby z racji tego, że sprzedawał barwniki i leki. Jeżeli chodzi o szkołę, w której na początku uczył się Haber, tam także do lekcji chemii nie podchodzono zbyt poważnie. Nie przeprowadzano eksperymentów, nie przeprowadzano doświadczeń, a chemia była bardziej dodatkiem do lekcji fizyki, a więc uczniowie, którzy chcieli zgłębiać tę wiedzę, musieli robić to na własną rękę. Według relacji jego sióstr, a także innych uczniów, Fritz już we wczesnych latach szkolnych zaczął prowadzić doświadczenia chemiczne i na początku robił to potajemnie w mieszkaniu swojego ojca. Jednak, jak tutaj możemy się domyślić, doświadczenia te nie pozostawały długo w tajemnicy, ponieważ niejednokrotnie było można wyczuć zapach prowadzonych doświadczeń, czy nawet usłyszeć eksplozje spowodowane eksperymentami chemicznymi Fritza. I tutaj, w tej sytuacji, Siegfried zabronił w pewnym momencie swojemu synowi wykonywania tych doświadczeń w domu. Być może obawiał się po prostu o to, że syn puści mu mieszkanie z dymem. I wtedy z pomocą dłonią wyszedł do Fritza jego wuj Herman, który udostępnił mu większą przestrzeń w swoim mieszkaniu, a niekiedy udostępniał mu część magazynu, w którym przechowywał wełnę. I od tamtej pory Fritz mógł już bez większych ograniczeń zająć się doświadczeniami i eksperymentami związanymi z chemią. Fritz zdał maturę we wrześniu 1886 roku w wieku 17 lat. Uzyskał opinię ucznia bardzo uzdolnionego, czytanego, posiadającego sporą wiedzę. Po ukończeniu szkoły średniej postanowił pozostać jeszcze przez jakiś czas w Breslau i opisywał ten okres jako czas przepięknej beztroski. Już w trakcie chodzenia do szkoły średniej Fritz wiedział, że w przyszłości będzie chciał zająć się chemią zawodowo. Ale niestety w tym czasie interesy jego ojca, który miał już 42 lata, przestały układać się poprawnie z powodu wprowadzenia syntetycznych barwników na rynek niemiecki. Dlatego też Siegfried chciał, żeby jego syn uzyskał wykształcenie, które pozwoli mu prowadzić rodzinną firmę w sposób zrównoważony i taki, który pozwoli mu żyć godnie w przyszłości. Jednak Fritz cały czas upierał się przy swojej chemii. I dopiero wspólnymi wysiłkami wuj Herman oraz macocha Fritza wpłynęły na zdanie Siegfrieda i dopiero od tego momentu Fritz mógł zacząć myśleć o podjęciu nauki na uniwersytecie w wybranym przez siebie kierunku.
Przy wyborze uniwersytetu w Breslau wiedział, że będzie skazany na mieszkanie w jednym apartamencie ze swoimi rodzicami, a chciał jednak uniezależnić się od swojego ojca. Dlatego jego wybór padł na Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Berlinie. Berlin przyciągnął Habera swoimi możliwościami kulturalnymi. Znajdowało się tutaj sporo teatrów, oper, muzeów, czy odbywało wiele koncertów, a Haber bardzo lubił uczestniczyć w tym wszystkim. Przyjechał na studia do stolicy Niemiec na przełomie lat 1886-1887, ale niestety pierwszy semestr rozczarował go mocno i wtedy też jego skupienie przyciągnęło nazwisko znanego naukowca Roberta Bunsena z Heidelbergu. Haber postanowił wyjechać tam na semestr letni w 1887 roku, a Bunsen zachwycił go przede wszystkim stosowaniem doświadczeń oraz wspieraniem swoich studentów, tłumacząc im, że ciężka praca i samodyscyplina jest kluczem do sukcesu. Niewątpliwie ta ciężka praca w późniejszym czasie zaowocowała w życiu Habera. Sam Haber uczestniczył bardzo ochoczo w życiu towarzyskim w Heidelbergu i nawet pewnego dnia brał udział w pojedynku o sprawę honoru, podczas którego został raniony szpadą w twarz. Jego znajomi oraz osoby, które spotykał, bardzo ceniły sobie jego towarzystwo, a on sam lubił spędzać czas podczas dyskusji na temat literatury czy filozofii. Z Heidelbergu Haber wraca do Berlina. Następnie opuścił miasto latem 1889, aby podjąć rok wolontariatu w ramach przepisów Wojskowego Pułku Artylerii. Wolontariusze dostali możliwość uczestniczenia w zajęciach na uczelni po to, żeby dokończyć swoją edukację. I wtedy właśnie Haber zasmakował w stylu i w życiu żołnierskim. I od tamtej pory wojsko miało na niego bardzo duży wpływ. Wolontariusz Haber bierze udział w wykładach filozofii na Uniwersytecie w Breslau i w tamtym czasie czynnie angażuje się także w dyskusję na temat aktualnych wydarzeń kulturalnych w akademickim klubie literackim, w którym spotykał się zazwyczaj wieczorami. Weekendami natomiast lubił odwiedzać swojego wujka Hermana oraz jego kuzyna Karla Habera i to właśnie z nimi pewnej letniej nocy udał się na tańce, gdzie poznał piękną, młodą Klarę Immerwahr. Nie wiadomo, jak długo młodzi ze sobą rozmawiali, jak długo tańczyli i jak dobrze się poznali. Wiadomo tylko tyle, że Haber od razu zaproponował Klarze oświadczyny. Ta jednak zastopowała go, tłumacząc się tym, że najpierw chciałaby uzyskać niezależność finansową. Jednak stale utrzymywali ze sobą kontakt i spotkali się ponownie 12 lat później podczas Kongresu Naukowców we Freibergu. Czerwca 1870 roku w tym XIX-wiecznym pałacu, który widzicie za moimi plecami, na świat przyszła Klara Immerwahr. Kobieta, która w dorosłym życiu osiągnie rzecz niebywałą jak na tamte czasy dla kobiet mieszkających w Niemczech. Ale poznajcie jej historię od samego początku, ponieważ naprawdę warto. Klara przyszła na świat w rodzinie zamożnych i liberalnych niemieckich Żydów, którzy byli właścicielami tegoż pałacu we wsi Polkendorf, czyli w dzisiejszych Wojczycach. Dziadek Klary, Dawid Immerwahr, był także właścicielem sklepu z odzieżą oraz tkaninami w samym sercu Breslau. Natomiast ojciec Klary, Filip Immerwahr, studiował chemię w Heidelbergu oraz w Breslau, gdzie uzyskał tytuł naukowy doktora. Jeszcze w czasie studiów pracował jako sędzia komercyjny, a także miał pewien okres, w którym zajmował się pracą w aptece. Natomiast po skończonych studiach przejął funkcję dyrektora w rodzinnej fabryce, która zajmowała się produkcją materiałów chemicznych. Jednak fabryka nie utrzymała się na rynku zbyt długo, przez co Filip Immerwahr został zmuszony do przebranżowienia się i zaczął handlować drogimi tkaninami oraz dywanami. Jak się okazało,
odkrył w sobie dryg do handlu i w bardzo szybkim czasie zdobył dosyć pokaźny majątek, który pozwolił mu na zakup cukrowni oraz posiadłości właśnie w Polkendorf. Filip poślubił swoją kuzynkę Annę z domu Korn i z tego związku mieli oni czworo dzieci. Najstarszego syna Paula oraz trzy córki, Elle, Rosę i najmłodszą Klarę. Od samego początku rodzina Immerwartów kładła bardzo duży nacisk na kwestię wykształcenia swoich dzieci. I z tego też powodu w roku 1877 trzy siostry trafiły do szkoły dla dziewcząt w Breslau. Różnica, jaka była widoczna od razu pomiędzy siostrami w kwestii zdobywania wiedzy, polegała na tym, że Ella i Rosa uczęszczały do tej szkoły pod przymusem i poniekąd pod presją swoich rodziców. Natomiast Klara robiła to z czystą przyjemnością i zaangażowaniem. Marzyła bowiem o karierze naukowca i chciała pójść poniekąd w ślady swojego brata, który najpierw ukończył gimnazjum, a następnie rozpoczął studia w Berlinie, gdzie obronił tytuł naukowy doktora. Klara bardzo często denerwowała się, nawet gdy ktoś w jej otoczeniu próbował sugerować, że powinna zająć się bardziej kobiecymi sprawami, jak pilnowanie domostwa oraz wychowywanie dzieci. Nie dopuszczała do myśli takiej wizji, że miałaby spędzić swoje życie jako kura domowa. Chciała być naukowcem i dążyła wytrwale do celu. Rodzina Immerwartów większość roku spędzała w Polkendorf, gdzie w okresie letnim dziewczęta pobierały nauki od prywatnego nauczyciela. Natomiast na sezon zimowy przyjeżdżali do matki ojca Filipa, która miała swoje mieszkanie w Breslau. Sam Filip, jako że był człowiekiem bardzo dobrze wykształconym, od samego początku wspierał miłość i zaangażowanie Klary do nauki. Więc gdy skończyła naukę podstawową, trafiła do seminarium nauczycielskiego Totterschule von Frauleikrück in Breslau, które prowadziła wykształcona podróżniczka panna Hedwig Knittel. I ona także dostrzegła wielki potencjał w Klarze. I to prawdopodobnie także od niej Klara otrzymała niegdyś książkę, która rozbudziła w niej zamiłowanie do chemii. Książka ta nosiła tytuł Rozmowy o chemii. Zamiłowanie do tej dziedziny podtrzymywał ciągle jej kochający ojciec, który nie tylko opowiadał Klarze o chemii, ale także w późniejszym czasie wspierał finansowo jej badania. I tutaj możemy zakładać, że nie tylko poznanie Fritza Habera, wsparcie ojca czy panny Knittel zmotywowały Klarę do tego, by w 1896 roku rozpocząć studia na Uniwersytecie w Breslau. Były to także jej wewnętrzne pragnienia. Ale kobiety w tamtych czasach nie mogły mieć łatwo i Klara bardzo szybko się o tym przekonała. Chociażby ze strony profesora Kustera, który uważał, że kobiety są zbyt głupie na to, by studiować na wyższych uczelniach. Niestety taką postawę reprezentowali także inni studenci, którzy albo wyszydzali ambicje Klary, albo co chwilę rzucali w jej stronę obcesowe spojrzenia i uwagi. Niestety pod wpływem tych wydarzeń Klara w pewnym momencie doszła do wniosku, że zetnie nawet swoje długie włosy, by upodobnić się jak najbardziej do mężczyzn, co i tak na niewiele wtedy się zdawało. Jej niezłomna wiara, długie noce spędzone nad książkami, a niejednokrotnie także nad wyrężanie swojego zdrowia, doprowadziły ją w końcu do upragnionego sukcesu. I w 1900 roku, pomimo sprzeciwów profesora Kustera, jako pierwsza kobieta na uniwersytecie w Niemczech, uzyskała tytuł doktora. Jej praca o przyczynkach do określenia rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych soli, rtęci, miedzi, ołowiu, kadmu i cynku uzyskała tytuł i wyróżnienie magna cum laude. Klara swoją pracę doktorancką zadedykowała ukochanemu ojcu, i przysięgła wtedy też nigdy nie wystąpić przeciwko swoim przekonaniom, zawsze dążyć do prawdy, a naukę wynieść na szczyt godności tam, gdzie należne jej miejsce.
Była wierna swoim słowom, które wypowiedziała do lokalnej gazety, jednak świat wtedy bardziej przejęty był euforią związaną z trwającą wojną, by pochylić się choć na chwilę nad słowami tej wspaniałej uczonej kobiety. Pomimo swoich osiągnięć pracowała jako laborantka w laboratorium profesora Richarda Abega, do którego grupy uczęszczała także pod koniec studiów i który stał się promotorem jej dysertacji. Abeg był również przyjacielem Fritza Habera. Natomiast Klara, poza pracą na uczelni, czasami prowadziła wykłady na temat fizyki i chemii w domu, na różnych instytucjach oraz organizacjach dla kobiet. Kilkukrotnie komentowała też prezentacje prac doktorskich i w dalszym ciągu prowadziła badania nad chemią. Jednak w pewnym momencie poczuła się bardzo mocno wyobcowana w środowisku uniwersyteckim. Wiedziała, że jej pozycja jest ograniczona głównie ze względu na płeć. Znajomi i przyjaciele opisywali Klarę jako delikatną, wrażliwą, uczuciową kobietę i przede wszystkim skłonną do rozwiązania i zrozumienia problemów zarówno w życiu osobistym, jak i w dyskusji intelektualnej. Jednak Klara pod koniec 1897 roku zrobiła radykalny krok w swoim życiu. Zmieniła wiarę, ochrzciła się, co było naprawdę dużym zaskoczeniem dla jej znajomych i rodziny. Ale prawdopodobnie zrobiła to po to, by móc spróbować chociaż osiągnąć jakiś sukces w karierze naukowej, bo jak dobrze wiadomo, pochodzenie żydowskie uniemożliwiało zajmowanie jakichkolwiek wysokich stanowisk, nie tylko na uczelniach w tamtym czasie. Zmiana wiary na chrześcijańską była także kolejnym krokiem do połączenia się z Fritzem. I w kwietniu 1901 roku, gdy Klara pojechała na konferencję naukowców do Freibergu wraz z profesorem Richardem Abegiem, po długich wahaniach w końcu powiedziała Fritzowi tak. Natomiast Fritz często pisał listy do swoich znajomych, gdzie opisywał związek z Klarą. Był w niej naprawdę zakochany bez pamięci, natomiast dla Klary był to początek jej upadku. Haber powraca na uczelnię do Berlina jesienią 1890 roku i zostaje uczniem Karla Leibermana, którego później wybierze także na recenzenta oraz promotora swojej pracy doktorskiej, którą obroni w maju 1891. Haber ma już wtedy 22 lata i wiedzie całkiem spokojne i niezależne życie. Od czasu do czasu zastanawia się, czym będzie zajmował się w przyszłości, ale już wtedy wie, że chce tę swoją przyszłość związać na stałe z uczelnią. Po ukończeniu studiów wraca do Breslau, a jego ojciec w dalszym ciągu uważa, że powinien dołączyć do rodzinnego interesu. Często dochodziło do kłótni pomiędzy nim a synem. Fritz uważał, że niektóre decyzje ojca po prostu podcinają mu skrzydła, a jego częste wybuchy złości są po prostu bezpodstawne. Wiedział też, że prędzej czy później będzie musiał skonfrontować swoją wizję na dalsze życie z wizją jego ojca, które nie pokrywały się ze sobą. Siegfried uważa, że jego syn powinien poświęcić na praktykę tyle samo czasu, ile poświęcał na teorię. A więc Fritz zaczyna pracę w różnych zakładach chemicznych. Uważa, że dzięki temu po prostu zdobędzie wiedzę na temat operacji finansowych, biznesowych i innych procesów, które pozwolą mu zająć odpowiednią pozycję w rodzinnej firmie. A Siegfried dzięki szerokim kontaktom zarówno rodzinnym, jak i właśnie biznesowym zapewnia Fritzowi szereg różnych staży. Z tych staży oczywiście Fritz nie ma zbyt dobrych pieniędzy, ale właśnie poznaje nowe zasady działania chemii, pracy oraz technologii. I tak wiosną 1891 roku podejmuje pracę w Budapeszcie i nawet mu się to podobało. Natomiast w drugiej części tego samego roku zostaje zatrudniony w fabryce sody i amoniaku w Galicji Szczakowej, dzisiejszej dzielnicy Jaworzna. No i o ile w Budapeszcie podobało mu się bardzo ze względu na rozrywki, jakie proponowało wtedy to miasto, o tyle w Szczakowej no niestety po prostu się nudził.
W roku 1892 podejmuje pracę w fabryce Feldmühle, gdzie produkuje się głównie celulozę oraz papier. I to właśnie tam poznaje zupełnie nowe, nieznane mu dotąd zastosowanie chemii. Jesienią 1892 roku Siegfried wzywa swojego syna, by ten dołączył do rodzinnego interesu i wspomógł go w pracy. A że miał już na karku blisko 50 lat, martwił się także o to, komu w swoim testamencie przepisze rodzinny interes. Niestety obroty i zyski z firmy nie były już tak wysokie jak jeszcze parę lat temu, a po kilku nieudanych transakcjach przeprowadzonych przez Fritza, ojciec wiedział, że jego syn kompletnie do biznesu i do handlu się nie nadaje. Odpuścił więc i wtedy Fritz mógł już skupić się tylko na karierze naukowej. Sam Siegfried wiedział, że taka droga będzie lepsza dla jego syna. Fritz często odwiedzał swoich przyjaciół w Breslau, ale także młodszych braci, siostry i macochę, którzy bardzo cieszyli się z jego towarzystwa. Odwiedzał też wujka Hermana, po którego śmierci zakończył się rodzinny interes sprzedaży i handlu wełną. Należał też do literackiego klubu, w którym bardzo często spędzał czas przy kieliszeczku wina, deklamując wiersze oraz opowiadając przeróżne historie. W 1892 roku Fritz przenosi się do Jeny, centrum uczelni Turyngii, gdzie się uczy i pracuje. I to tam także zmieni swoją wiarę. Przejdzie z judaizmu na chrześcijaństwo. I choć do końca nie będzie jasne, co było powodem tej decyzji, to jednak możemy przypuszczać, że Fritz planował zrobić karierę na uczelni oraz marzył też o osiągnięciu stopnia oficera w armii niemieckiej. A jak dobrze było wiadomo, pochodzenie i religia żydowska w tamtym czasie stanowiła naprawdę duże utrudnienie dla kogoś, kto miał aż takie aspiracje. I choć możemy tutaj zrozumieć decyzję Fritza, dla którego na pewno też była ona ciężka, ale otwierała przed nim nowe możliwości, o tyle jego ojciec uważał, że decyzja jego syna to jest po prostu zdrada. Teraz nadszedł decydujący moment w życiu Fritza, który, jeżeli chciał osiągnąć karierę, musiał uzyskać stanowisko asystenta na uczelni. Zdecydował się na Karlsruhe, nie do końca wiadomo dlaczego. Natomiast wyjechał tam na semestr jesienny w 1894 roku. Nie wiedział, co go tam czeka. Ale jak się okazało, ta decyzja zmieniła jego życie i to dosłownie, ponieważ bez żadnego nauczyciela, bez żadnej pomocy odnalazł drogę do chemii fizycznej i do fizyki. Obrał swój sposób pracy, wrzucił się w wir tej pracy i często naginał swoje możliwości, nie tylko umysłowe, ale też i fizyczne, ponieważ zarywał noce ciężko pracując nad nowymi doświadczeniami i wyciąganiem wniosków. W bardzo szybkim tempie zaprezentował też zawrotną ilość tychże wniosków. I to doprowadziło go ostatecznie do upragnionego sukcesu, mimo że nie było łatwo, ponieważ koledzy często dogryzali mu i ciężko było mu wejść w to grono naukowców, to jednak w 1906 roku osiągnął tytuł profesora. Haber w końcu osiągnął upragnioną pozycję w Karlsruhe. Ale niestety jego dochody jeszcze były dosyć skromne w tamtym czasie i prawdopodobnie w dalszym ciągu otrzymywał wsparcie finansowe od swojego ojca. Sytuacja ta zaczęła się zmieniać w momencie, gdy Haber pozyskał nowych studentów, a także coraz więcej osób zaczęło uczestniczyć w jego wykładach. Wtedy też mógł pomyśleć już na poważnie o rzeczy, która chodziła mu po głowie od pewnego czasu, mianowicie o ślubie. A jego pierwszą miłością była poznana w Breslau Klara Immerwahr. Zakochani pobrali się 3 sierpnia 1901 roku, a następnie Haber wynajął luksusowy apartament w Karlsruhe. I od tamtego momentu życie społeczne Habera zmieniło się. Para zaczęła przyjmować gości w swoim mieszkaniu. Haber zaczął uczestniczyć w kręgach dyskusyjnych ludzi reprezentujących różne zawody. Wieczorami spotykali się w pubie, a po pewnym czasie te spotkania przerodziły się w regularny klub towarzyski. Thank you.
Haber w 1902 roku wyrusza w podróż po Stanach Zjednoczonych, a celem tej podróży będzie praca nad elektrochemią. W połowie grudnia powróci do Karlsruhe, gdzie będzie beztrosko spędzał święta Bożego Narodzenia wraz ze swoją rodziną. W kwietniu następnego roku wygłosi swój referat na temat spostrzeżeń, jakie zdobył podczas podróży po Ameryce i zwróci uwagę na to, że Amerykanie oddali się już w całości pogoni za pieniądzem i z tego też powodu stracili wszelkie poczucie prawa i porządku, a także zainteresowanie szeroko rozumianym światem kultury. Kolejny rok będzie dla Habera bardzo udany, ponieważ wraz z grupą swoich asystentów zacznie pracę nad włóknami tekstylnymi oraz solami organicznymi. A w gronie swoich współpracowników uchodzi za osobę czasami impulsywną, czasami wybuchową, ale przede wszystkim taką, z którą można naprawdę porozmawiać o wszystkim, zarówno o literaturze, jak i o sztuce, czy o polityce. Uchodził za bardzo szybkiego i sprawnego myśliciela, potrafił kierować swoje spostrzeżenia w samo sedno. Ale był też osobą bardzo pomocną, był świetnym nauczycielem, dydaktykiem i pomagał swoim studentom konstruować odpowiednie wnioski ze swoich badań oraz przedstawiać je później, pomagając pisać referaty czy wykłady. Kierował się w tamtych czasach jedną zasadą, którą lubił powtarzać do swoich studentów, że jedynym ograniczeniem, z jakim może napotkać się naukowiec, to są te ograniczenia stworzone tylko przez jego własne możliwości i zdolności. Haber pozostaje w Karlsruhe do 1911 roku, kiedy to zostanie powołany na szefa nowo powstałego Instytutu Chemii i Elektrochemii w Berlinie, któremu będzie szefował aż do 1933 roku. Natomiast Instytut Cesarza Wilhelma, któremu przewodził Haber, w roku 1953 zostanie przemianowany na Instytut imienia Fritza Habera. Przełom wieków przyniósł ze sobą nowy poważny problem, mianowicie wyżywienie stale rosnącej populacji Europy. Na starym kontynencie już od dziesięcioleci trwała rewolucja przemysłowa, która zmieniała miasta w metropolie, a w ciągu kilkunastu lat potrafiła wsie zmieniać w miasta. Populacja Europy zwiększyła się na przestrzeni 200 lat niemal czterokrotnie i rolnictwo przestało nadążać za tymi zmianami. A więc należało je jakoś wesprzeć, najlepiej w postaci dodatkowych nawozów, które mogłyby odżywić mocno eksploatowaną ziemię, która zaczęła wypuszczać coraz to mniejsze plony, które groziły nawet tym, że w Europie pojawi się głód. Dotychczasowa metoda pozyskiwania nawozów azotowych polegała na sprowadzaniu z dalekiej drogi, bo zza oceanu, z terytoriów Ameryki Łacińskiej, statków pełnych odchodów ptaków morskich oraz saletry wydobywanej z Chile. Niestety jedna i druga metoda była bardzo kosztowna i czasochłonna. Tak więc należało pomyśleć o czymś, co przede wszystkim był łatwiej dostępny, w większej ilości, przede wszystkim tańszy sposób, wspomoże rolników w Europie. I w tym czasie Fritz Haber, tak samo jak wielu innych chemików na świecie, zaczął zastanawiać się, jak właśnie pomóc w tym problemie. I już od 1904 roku zaczął eksperymentować. Podczas pobytu w Karlsruhe w 1909 roku wraz z Karlem Boschem, inżynierem firmy chemicznej BASF, opracował proces powstawania amoniaku w procesie łączenia wodoru i azotu atmosferycznego pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia. W opatentowanym przez Habera skomplikowanym procesie wpompowuje się do reaktorów azot i wodór i pod wpływem ciśnienia, wysokiej temperatury oraz w obecności katalizatora te gazy łączą się, tworząc amoniak. Następnie z amoniaku skrapla się mocznik, który wykorzystywany jest do produkcji nawozów. Prościej mówiąc, Haber sięgnął po azot znajdujący się w powietrzu i wykarmił nim świat. Tym samym uniezależnił niemieckie rolnictwo od chilijskiej saletry. Za to odkrycie, które pozwala na tworzenie ogromnej ilości nawozów sztucznych, Haber otrzymuje w 1918 roku Nagrodę Nobla. Choć wielu ludzi świata nauki protestowało, no a powodem były przede wszystkim prace Fritza nad bronią chemiczną i pojawiały się też głosy, żeby nagrodę Haberowi odebrać, to jednak Komitet Noblowski zrezygnował z tworzenia precedensu w tej sprawie i ostatecznie uznał, że nagrody nie cofnie.
Proces Haber-Bosch był kamieniem milowym w chemii przemysłowej. Przyczynił się nie tylko do produkcji nawozów. Produkowano dzięki niemu materiały wybuchowe i surowce chemiczne ze złóż naturalnych. Postrzegano to nawet w kategoriach cudu, a sam proces nazwano tworzeniem chleba z powietrza. Nawozy zostały wykorzystane na potężną skalę, powodując olbrzymi wzrost plodów. Praktycznie wygnano w ten sposób strach przed głodem w wielu częściach świata. Proces ten postrzegany jest jako jeden z najważniejszych wynalazków XX wieku, a dziś na świecie dzięki metodzie Habera powstaje kilkaset tysięcy ton nawozów azotowych rocznie. Natomiast sam Fritz dzięki nawozom sztucznym zostaje milionerem. Po wybuchu I wojny światowej Haber dzięki swojej wiedzy i zdobytym doświadczeniom ma szansę w końcu wykazać się swoim wielkim niemieckim patriotyzmem i przede wszystkim udowodnić go. Zgłasza się więc do Ministerstwa Wojny i oferuje swoją pomoc w produkcji gazów bojowych, które będzie można użyć na linii frontu. Wojskowi sceptycznie podchodzą do tego pomysłu, ale gdy Haber organizuje pokaz na poligonie pod Kolonią, momentalnie awansują go do stopnia oficera oraz przekazują mu zwierzchnictwo nad Wydziałem Chemii w Ministerstwie. Haber zaczyna eksperymentować z chlorem jako gazem bojowym i tłumaczy to chęcią przyspieszenia zakończenia wojny, ponieważ popiera się zasadą, że im krótszy okres walk, tym mniej poniesionych ofiar. Część prac obejmowały także badania nad maskami przeciwgazowymi z filtrami adsorpcyjnymi, a Haber osobiście wydawał i nadzorował użycie broni chemicznej w okopach. Oprócz tego obserwował skutki jego użycia pomiędzy konającymi żołnierzami. Mimo że konwencja haska zabroniła użycia broni chemicznej w 1907 roku, to jednak światowe armie używały jej nadal. Pierwsza wojna światowa była wojną chemików, wojną gazową, a odpowiednikiem Habera po stronie francuskiej był Victor Grignard, twórca gazu musztardowego. Natomiast jeżeli chodzi o wojnę i o pokój, to Haber zwykł mawiać, że w czasie pokoju naukowiec należy do świata, ale w czasie wojny należy do swojego kraju. I to był jeden z przykładowych dylematów etycznych, z jakim borykali się chemicy pracujący nad gazami bojowymi, które miały na celu przyspieszenie zakończenia wojny oraz pokonanie przeciwnika. Jednak nie byli oni aż tak surowo ocenieni przez historię, jaki był oceniony Haber. No a Haber był po prostu niemieckim patriotą, który w dodatku był dumny ze swojego uczestnictwa w czasie I wojny światowej. W swoich badaniach nad skutkami użycia gazu trującego Haber zauważył, że ekspozycja przez długi czas na niskie stężenie gazu często ma te same działanie, co ekspozycja na duże stężenie gazu przez krótki czas. I stworzył pewną matematyczną zależność pomiędzy czasem ekspozycji oraz stężeniem gazu, nazwaną w późniejszym czasie zasadą Habera. A on sam bronił się przed zarzutami, że stosowanie gazów trujących jest nieludzkie, mówiąc, że śmierć to śmierć i nie ma znaczenia, czy zadana jest poprzez broń standardową, czy poprzez broń chemiczną. Klara była zupełnie przeciwna pracy swojego męża nad bronią chemiczną. Doskonale wiedziała, do czego to wszystko zmierza. Krytykowała i protestowała przeciwko doświadczeniom, zwłaszcza wtedy, gdy w laboratorium Habera ginęły zwierzęta. Ale miarka przebrała się w grudniu 1914 roku, gdy w laboratorium Fritza doszło do eksplozji, wskutek której śmierć poniosło dwóch jego współpracowników, w tym polecony przez samą Klarę recenzent jej pracy doktorskiej, niejaki Otto Sakur. Klara była chemikiem, dobrze wiedziała, że eksperymenty Fritza nie służą nauce, a była wtedy zdania, że praca naukowa nie powinna działać w żaden sposób na niekorzyść ludzką. Nic nie dawały jej protesty. Fritz uważał, że jej postawa jest niesłuszna, a nawet ociera się, delikatnie mówiąc, o zdradę narodu. Klara i Fritz po ślubie pracowali wspólnie w Karlsruhe. Jednak Fritz skupiony był już tylko na swojej indywidualnej karierze. Poświęcał jej naprawdę bardzo dużo czasu. Choć nie pogardził pomocą Klary w tłumaczeniu swoich książek na język angielski i nawet w jednej ze swoich publikacji umieścił skromne podziękowania za cichą pomoc swojej małżonce Klarze. Klara niestety nie widziała już miejsca
u boku swojego męża, a więc gdy tylko obroniła swój doktorat, schowała dyplom do szuflady, a w rok po ślubie, gdy urodził się ich syn Herman, zajęła się już jak przykładna Niemka wychowywaniem dziecka. Życie Klary przy Fritzu stało się wtedy bardzo banalne. Nie mogła rozwijać się w karierze chemika, ponieważ wszystkie laury oraz całe skupienie było kierowane na męża. Czasami jedynie występowała w formie wykładowczyni bądź osoby, która po prostu udziela wykładów i informacji na spotkaniach gospodyń, gdzie tłumaczyła zastosowanie chemii w gospodarstwie domowym. Na pewno nie było to spełnienie marzeń Klary, ani szczyt jej możliwości i ambicji, a uważała ona, że człowiek korzysta z życia jedynie wtedy, gdy może właśnie wykorzystywać wszystkie swoje możliwości, jakie daje mu umysł, czy też po prostu los. Życie jej opierało się już wtedy tylko na byciu taką panią domu, która nawet urlopy potrafiła spędzać samotnie z synem, ponieważ męża nie było przy jej boku. Drugiego kwietnia 1915 roku w drugiej bitwie pod Ypres zostanie po raz pierwszy na dużą i masową skalę wykorzystany atak gazów bojowych, a atakiem tym będzie kierował i bezpośrednio nadzorował sam Fritz Haber. Za swoje osiągnięcia dla armii niemieckiej, jak i dla narodu niemieckiego, za swój udział w bitwie pod Ypres, Haber zostanie awansowany do stopnia kapitana i zarazem stanie się pierwszym naukowcem przyjętym do grona zawodowych żołnierzy. 2 maja 1915 roku będzie świętował swój sukces w swojej willi w Berlinie, dokładnie tej, którą widzicie za moimi plecami. Zaprosi wielu przyjaciół i znajomych, będzie się cieszyć, ale jedna osoba pozostanie przygnębiona. Będzie to Klara, która w dalszym ciągu nie mogła przekonać się do tego, nad czym pracuje mąż. Wielokrotnie ostrzegała go, że jeżeli nie zaprzestanie pracy nad gazami bojowymi, będzie musiała podjąć radykalne kroki. I tego właśnie dnia, wieczorem, podczas być może jakiejś kłótni ze swoim mężem, zabierze jego broń służbową i odda strzał w kierunku swojego serca na podwórku przed willą. Jej ciało odnajdzie 13-letni syn Herman, natomiast prasa przejdzie poniekąd obojętnie, a może nie obojętnie, ale nie będzie nagłaśniać tej sprawy. Propaganda wojenna na to by nie pozwoliła, żeby informacja o tym, jaka była prawdziwa przyczyna śmierci Klary Immerwahr po mężu Haber, wydostała się do opinii publicznej. Grudnia 2011 roku miasto Wrocław postanowiło uhonorować pamięć Klary Immerwahr, zamieszczając tablicę pamiątkową na jednej ze ścian gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego. Więc gdy będziecie przechadzać się po naszym pięknym mieście, zachęcam Was do tego, by przystanąć na chwilę przy tej tablicy, przeczytać krótką notkę biograficzną na temat Klary oraz uczcić jej pamięć minutą refleksji. Fritz nie brał udziału w przygotowaniach do pogrzebu żony. Opuścił Berlin, powrócił do swego laboratorium, a następnie wyjechał na front. Haber rzucił się w wir pracy i nic nie wskazywało na to, żeby śmiercią swojej żony jakoś zbytnio się przejmował. Jednak w listach do swoich znajomych i przyjaciół często pisał, że pośród sterty listów i telegramów, które przegląda, wyłania się jej twarz, że w głowie i w sercu ciągle słyszy słowa, które do niego mówiła. Pisał, że po prostu cierpi. Jednak śmierć żony oraz śmierć tysiąca żołnierzy, którzy zginęli wskutek użycia iperytu, nie zmieniła Habera. Wciąż potrafił spacerować pomiędzy konającymi żołnierzami i z chłodem naukowca notować spostrzeżenia z objawów użycia gazu.
Po raz trzeci iperytu użyto 6 lipca 1915 roku na froncie wschodnim. I wtedy staje się to, przed czym przestrzegali inni chemicy. Mianowicie wiatr wieje w drugą stronę i trująca chmura zabija od 1000 do 2000 niemieckich żołnierzy. Wtedy też generalicja niemiecka decyduje o tym, że rezygnuje z gazów bojowych w wojnie. No a Haber musiał zająć się normalnym życiem. I w 1917 roku po raz drugi się żeni, tym razem z Charlotte Nathan, z którą ma dwójkę dzieci, córkę Ewę i syna Ludwika. Jego druga żona, tak samo jak on i Klara, zmienia wiarę na chrześcijaństwo. Natomiast reputacja Habera pod koniec wojny jest mocno zagrożona. Brytyjczycy chcą postawić go przed sądem za używanie gazów bojowych. No z jednej strony był to laureat Nagrody Nobla, ale z drugiej strony był to ojciec wojny chemicznej. Mimo wszystko jednak w trakcie nowej Republiki Weimarskiej Haber dalej uznaje się za dumnego patriotę. Po I wojnie światowej w latach 20. Haber ponownie zauważył możliwość rozwoju prac nad gazami bojowymi, a upatrywał swoje nadzieje i szanse w rosnącej pozycji Adolfa Hitlera. Uważał, że tak bezwzględny i stanowczy przywódca wykaże entuzjazm do jego prac nad gazami, które można by było wykorzystać w strukturach wojskowych. Jednak Hitler nie wykazał zainteresowania takimi pomysłami i był mocno zdystansowany. Prawdopodobnie nigdy nie doszło do spotkania pomiędzy Haberem a Hitlerem, mimo że Haber przez wiele lat o nie zabiegał. Powodem takiego dystansu prawdopodobnie był fakt, że Hitler jako szeregowiec brał udział w walkach pod Ypr i wskutek szkód, jakie odniósł podczas użycia broni chemicznej, stracił wzrok na 6 miesięcy. To tłumaczy, dlaczego nie był zainteresowany współpracą z Haberem. Natomiast mimo wszystko gazy bojowe, ulepszone gazy bojowe, dalej powstawały, takie jak fosgen i iperyt. Jednak nie zostały one nigdy użyte. Prawdopodobnie zostały zatopione w morzu bądź ukryte w którejś ze śląskich kopalni. Badania nad gazami bojowymi nie były jedynym obszarem zainteresowań Habera i jego współpracowników. Tak więc w 1920 roku jego asystenci z nim na czele zajęli się pracą nad stworzeniem gazów pestycydowych. Gaz miał posłużyć do dezynsekcji, a potrzeba zastosowania insektycydów podyktowana była rosnącą produkcją rolną z początkiem XX wieku. Asystenci z Haberem opracowali środek o nazwie cyklon A, czyli inaczej mówiąc cyjanomrówczan metylu, i zaczęli go produkować na szeroką skalę pod szyldem firmy Dagesz, której pierwszym kierownikiem został właśnie Fritz Haber. Środek na początku nasączony był substancją zapachową, żeby ostrzegać o niebezpieczeństwie, a służył do dezynsekcji pól, lasów, zbiorników, w których przechowywano żywność, a nawet mieszkań. Firma Dagesz sprzedawała insektycydy armii niemieckiej pod handlową nazwą Cyklon B. Miał on formę granulatu w postaci ziemi okrzękowej nasączonej cyjanowodorem i uwalniany zostawał dopiero po otwarciu szczelnie zamkniętych blaszanych pojemników. Preparat ten służył do odwszawiania mundurów oraz bielizny żołnierzy wracających z frontu i stosowano go w pralniach chemicznych. Cyklon B był także wykorzystywany w niemieckich obozach koncentracyjnych jako prosty środek do odwszawiania ubioru więźniów. Miało w ten sposób zapobiegać się też epidemii tyfusu. Jednak w pewnym momencie ktoś zauważył, że oprócz usuwania insektów, ten środek skutecznie posłuży do uśmiercania ludzi. To zadecydowało o tym, że użyto go w komorach gazowych. Po raz pierwszy w sierpniu 1941 roku jego użycie zaproponował komendant obozu zagłady Auschwitz-Birkenau Karl Fritz. I brał także udział w kolejnych akcjach z wykorzystaniem cyklonu B. A ten na potrzeby komór gazowych produkowany był bez uwzględnienia dodania do niego środka zapachowego, który miał na celu ostrzegać przed niebezpieczeństwem. Produkcja cyklonu B bez środka zapachowego była objęta ścisłą tajemnicą i po wojnie brytyjski Trybunał Wojskowy udowodnił uczniowi Habera, jakim był Bruno Tesz, że wiedział doskonale, do czego służy jego wynalazek, którego był współautorem i który sprzedawał do obozów koncentracyjnych. Został skazany na śmierć poprzez rozstrzelanie. Pomimo, że cyklonu B zacznie się używać do uśmiercania niewinnych ludzi w obozach koncentracyjnych długo po śmierci Fritza Habera, to jednak w powszechnej opinii będzie się ściśle wiązać jego prace i badania nad żniwem istnień ludzkich, jakie ten gaz zebrał. Pomimo wszystkich innych jego osiągnięć, które przysłużyły się ludzkości, zostanie on tak jakby zapomniany i będzie się o nim o wiele mniej mówić niż chociażby o jego przyjacielu, jakim był Albert Einstein.
Tych dwóch panów bardzo wiele łączyło. Łączyło ich wspólne zamiłowanie do dziedziny nauki, którą się zajmowali. Łączyła ich nawet wspólna praca w tym samym instytucie w Berlinie. Łączyło ich pochodzenie żydowskie. Łączyło ich bycie laureatem Nagrody Nobla. Niestety, obaj mieli zupełnie odmienne podejście do miłości do ojczyzny, jaką były Niemcy. Albert Einstein już w młodości zrzekł się swojego obywatelstwa i zrobił to ponownie w momencie, gdy Hitler doszedł do władzy w roku 1933. Już wtedy oskarżał nazistów o łamanie praw człowieka. Wyemigrował wtedy do Stanów Zjednoczonych, gdzie określał się jako niemieckojęzyczny beznarodowiec pochodzenia żydowskiego. Wtedy też Haber zaczął publicznie krytykować taką postawę Einsteina, mówiąc, że jest to kalanie swojego gniazda. Natomiast Einstein kwitował życie Habera też w jeden osobliwy sposób, mówiąc, że była to tragedia niemieckiego Żyda, tragedia nieodwzajemnionej miłości. W 1930 roku Haber zauważa rozprzestrzeniający się wszechobecnie antysemityzm, a zatem jego roszczenia jako niemieckiego patrioty zaczynają tracić powoli sens i jakiekolwiek podstawy. W 1933 roku, gdy przychodzi na swój instytut, portier zastępuje mu drogę i mówi: Żydowi Haberowi wstęp jest wzbroniony. W wyniku antyżydowskich represji oraz przymusu zwolnienia swoich współpracowników Haber sam rezygnuje z pełnionego stanowiska i zostaje zmuszony do opuszczenia Niemiec w 1933 roku. Przenosi się do Cambridge w Anglii wraz ze swoim asystentem Weissem, gdzie pracuje w laboratorium. Spędza tam niespełna 4 miesiące i na pewno nie będą to miłe miesiące, ponieważ większość naukowców ignoruje go i nie podaje mu ręki, głównie za prowadzenie badań nad gazami bojowymi. Haber w obawie o swój stan zdrowia, ponieważ już wtedy dolegliwościami jego stały się choroby serca, a także na kiepską angielską pogodę w zimie, postanawia przenieść się do Szwajcarii. I w 1934 roku dostaje powiadomienie od Charlesa Weizmana z propozycją objęcia kierowniczego stanowiska w Instytucie Badań w Palestynie. Fritz zgadza się. W czasie swojej podróży na tereny dzisiejszego Izraela 29 stycznia 1934 roku, po pierwszym zawale serca w swoim hotelowym pokoju, Fritz Haber umiera. Na jego prośbę jego ciało zostaje poddane kremacji, a prochy złożone tuż obok pierwszej miłości Klary Immerwahr, która spoczywała także na cmentarzu w Bazylei. Po jego śmierci jego druga żona Charlotte Nathan wraz z dziećmi opuściła Niemcy i na stałe zamieszkała w Anglii. Jego syn z pierwszego małżeństwa, syn Hermann, tak samo jak rodzice, został chemikiem i w początkowych latach swojej kariery pracował wraz z ojcem. Gdy ojciec umarł, pozostał jeszcze przez pewien czas w Bazylei, natomiast na czas II wojny światowej przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. I niestety w 1946 roku, w wyniku wielkiego wstydu i rozgoryczenia spowodowanego pracą jego taty nad bronią chemiczną, popełnia samobójstwo. Drugi syn Fritza, Ludwig Fritz Haber, w przyszłości zostanie historykiem, który w dodatku będzie zajmował się kwestią użycia broni chemicznej w czasie I wojny światowej. W 1986 roku wyda książkę pod tytułem Trująca chmura, która będzie opisywała pracę jego taty nad gazami bojowymi. Z wykształcenia chemik organiczny, zawodowo zajmujący się chemią fizyczną, a jej zastosowanie w przemyśle stało się głównym tematem jego badań. Dzięki jego wysiłkom zdołano nakarmić, ale jednocześnie zgładzić miliony ludzkich istnień. Docenia się jego wkład w przemysł, jednakże nazywa mordercą przez kwestię pracy nad bronią chemiczną. I największa ironia losu to fakt, że po jego śmierci naziści wykorzystają jego pomysły do mordowania także jego krewnych. W czasie, gdy Fritz Haber pracował nad bronią chemiczną, Anglicy i Francuzi zajmowali się dokładnie tym samym, jednakże nikt wtedy z tego powodu nie nazywał ich mordercami. Czy fakt, że blisko 50% azotu znajdującego się w naszych organizmach pochodzi z procesu Habera, oznacza, że gdyby nie on, to ktoś prędzej czy później wpadłby na to samo? Czy w przypadku Fritza Habera wielki patriotyzm to grzech,
a może raczej wielka cnota? Jakie kryterium przybrać, żeby ocenić postać Fritza Habera? Czy był to zły człowiek, który robił wiele dobrego, czy może dobry człowiek, który robił wiele złego? Historia Habera uosabia tragedię wielu ówczesnych mu Żydów, którzy tak samo jak on kochali ojczyznę, zasilali szeregi jej armii, stanowili elitę intelektualną i finansową kraju. Lecz w pewnym momencie nie mogli zrozumieć, dlaczego zostali zepchnięci na margines. Wiele życiorysów legło w gruzach w momencie, gdy naziści doszli do władzy w Niemczech, a sam Fritz Haber umrze odrzucony przez kraj, który tak bardzo kochał i któremu tak wiernie służył, czyli Niemcy. Wielu ówczesnych mu, jak i obecnych naukowców podaje go za przykład w dyskusjach, czy naukowiec powinien w swojej pracy kierować się jedynie chęcią poznania, czy może też moralnością. Losy i historia Fritza Habera budzą wiele kontrowersji do dzisiaj i stawiają wiele znaków zapytania. Jednakże na wiele z tych pytań odpowiedź nie może być jednoznaczna. Tak więc pozwolisz, szanowny widzu, że pozostawię cię teraz samego z próbą oceny postaci, jaką był Fritz Haber.